Myślę, że wśród prawdziwie wierzących katolików w Polsce coraz mniej zdarza się pomyłek w odróżnieniu tego, co niesie ze sobą liturgia z 1 listopada i liturgia z 2 listopada. I to dobrze o nas świadczy. To znaczy, no, z drugiej strony widzimy coraz większe pęknięcie tych, którzy nazywali się przez lata katolikami w Polsce, ale może to i dobrze. Jakość, nie ilość. Bo ilość okazało się przez lata, wcale się na jakość nie przełożyła. I zaraz zdziwieni otwieramy oczy, jak to możliwe. No, tak to możliwe. Więc dla porządku, dzisiaj nie będę mówił o śmierci jako takiej, nie będę mówił o zmarłych, bo to jutro. Wspomniałem przed mszą, że dlatego ubiorę jutro czarny kolor ornatu i przeniesiemy się w taką przestrzeń żałoby, dlatego że jutro wejdziemy do czyśćca w liturgii, bo będziemy wspominać zmarłych, którzy już są zbawieni, ale jeszcze nie. To jest takie piękne zdanie w teologii. Już, ale jeszcze nie. To znaczy już mają otwarte Królestwo Boże, ale to co zawsze na pogrzebach mówię. Ja nie lubię kanonizować, bo nie mogę. Co się niestety wielu księżom zdarza w ostatnich czasach przez tak zwany dobroludyzm. Wszyscy wpadniemy do czyśćca. Rzadko kto od razu się prześlizgnie do nieba. Matka Boża tak miała. Pewnie jeszcze iluś tam świętych też. No, ale ten czyściec jest po to, żebyśmy my zobaczyli skutki naszych grzechów, które pozostają na ziemi. A będzie ich mnóstwo. Niestety, bo jesteśmy, wybaczcie, ale głupolami. Dopiero z tamtej perspektywy zobaczymy, że na przykład jedna ploteczka, taka niewinna, musieliśmy się wyładować i nagle się rozpełzła nie tylko po Polsce. Wtedy zobaczymy ten skutek. I póki go nie oczyści Pan Bóg, dzięki także modlitwom za nas, to my będziemy w stanie czyśćca oczekiwać na wejście do nieba. Czyli no, jutro wspominamy tych czyśćca. Natomiast dzisiaj wspominamy wszystkich tych, którzy już są w niebie. O wielu wiemy, ponieważ Pan Jezus dał nam łaskę w Kościele, między innymi przez słowa z Ewangelii, co zdążecie na ziemi będzie związane w niebie, dał nam łaskę zaglądania do tego, co się w niebie dzieje. Nie wszystko widzimy, ale niektóre elementy tak. Na przykład wiemy, że niektórzy już są zbawieni. I dzięki temu mogliśmy ich przez papieży kanonizować, czyli wynieść na ołtarze. Oczywiście jest to skomplikowany proces, chociaż słyszeliśmy ostatnio, ci, którzy lubią czytać i słuchać mądrze o Kościele, że nawet jeden z kardynałów, który był za tę sprawę odpowiedzialny, teraz już nie jest kardynałem. Co za człowiek, trzeba się modlić o nawrócenie. Ale mniejsze z tym. W normalnych przypadkach nie jest tak, że papież się budzi i mówi, a, wyniosę na ołtarze Eliksińskiego. Potrzebny do tego jest rzeczywiście pewien proces, który musi się zakończyć cudem. Oczywiście ten cud musi być obiektywny, a nie subiektywny, bo obiektywnie jest czymś innym niż subiektywnie. Są tacy ludzie, którzy mają taki dziwny pseudodar bycia nawiedzonymi negatywnie i czasami nawet patrząc na parę na szybie, widzą wizerunek Matki Bożej i mówią, że im się ona objawiła. Są takie przypadki. To są cuda subiektywne. Teraz obiektywne to musi być zbadane również przez ludzi niewierzących. Zazwyczaj to są sprawy medyczne. Czyli powiedzmy, jakiś chirurg otwiera jakiegoś pacjenta, który od lat boryka się z niebezpiecznym nowotworem i nie wie dlaczego. Tej choroby już nie ma. Później się okazuje, że ten pacjent, jego bliscy modlili się na przykład do Wyszyńskiego. I takich przypadków jest mnóstwo. Zdecydowana większość świętych jeszcze nie jest kanonizowana publicznie. Może jest tak, że jak staniemy w końcu przy grobach naszych bliskich pojutrze, to może być tak, że ten bliski już jest w niebie. My tego nie wiemy. Jeżeli był naprawdę wierzącym człowiekiem i zmarł już jakiś tam czas temu, to jest szansa, że już z tego czyśćca wyszedł. Nie bójmy się, że jeżeli się nadal modlimy za tego zmarłego, że ta modlitwa będzie zmarnowana. Już Pan Bóg sobie z nią poradzi. My w Kościele jesteśmy naczyniami połączonymi.
Więc nic nie jest bezużyteczne. Natomiast czego ja nam dzisiaj życzę? Życzę nam, żeby po naszej śmierci dzień 2 listopada był naszym świętem, czyli żebyśmy nie trafili do piekła. Ale życzę nam również, żeby 2 listopada jak najszybciej przestał być naszym świętem, a zaczął 1 listopada. Myślę, że to jest logiczne, zrozumiałe. Czyli życzę świętości. Niektórzy się nadal dzisiaj tej świętości boją, bo jej w ogóle nie jarzą. Znowu to słowo, nie wiem dlaczego, przez pogodę. A powinienem unikać takich kolokwializmów na ambonie. W każdym bądź razie świętość jest rzeczywiście cudowna. I o jednej rzeczy a propos świętości chcę powiedzieć, więc jeszcze parę chwil dajcie mi. Słowo święty pochodzi z języka hebrajskiego, czyli Stary Testament nam się tu kłania. Jakbyśmy dosłownie tłumaczyli ten wyraz na język polski, to byśmy nie mieli wyrazu święty, tylko oddzielony, przeznaczony na wyłączność, albo jeszcze inaczej, odcięty. Już się domyślamy, że tu chodzi o to, że dany człowiek czy dany przedmiot przynależy tylko Panu Bogu. Podam przykład. Ja za moment przy ołtarzu posłużę się naczyniami liturgicznymi, między innymi kielichem, głęboką pateną, w której znajdują się komunikanty i hostie. Wiem, że jak ja wleję wino, nie wiem, czy to kiedyś mówiłem, jak ja wlewam wino do kielicha, to jest zawsze symbol bóstwa Pana Jezusa. Natomiast zawsze dolewam tą łyżeczką taką złotą. No, ona jest złota, pozłacana. Nawet nie wiem, czy pozłacana. W każdym razie wygląda jak złota łyżeczka. Zawsze biorę krople wody i ją wlewam do kielicha. Bo ta kropla symbolizuje człowieczeństwo. I w kielichu jest i bóstwo, i człowieczeństwo Pana Jezusa. Ono jest zjednoczone. A teraz, kochani siostry i bracia, nie wolno mi, bo bym zgrzeszył, wziąć tego kielicha po mszy i powiedzieć, nie słuchajcie, ktoś ze mną herbatę chce wypić? Kawę, dobra. To masz patelę, sobie daj kawę, śmietanka czy mle. Nie wolno. Bo ten przedmiot jest wyłączony. Jest odcięty od zwyczajnych funkcji. Dlatego jest to przedmiot dla świętego. Święty. A na marginesie powiem, że ja kiedyś byłem świadkiem niestety. To mi się serce złamało, ale to było w Stanach. Jak jeden ksiądz odprawiał mszę w jednorazowym kubku. Człowiek się pyta czasami, człowieku, czy ty wierzysz? Ja rozumiem w czasie II wojny światowej, albo czytałem kiedyś przepiękne teksty kardynała z Wietnamu, on już nie żyje. Święta postać, męczennik. Jak on odprawiał mszę świętą w pudełku od zapałek, dlatego że on leżał na pryczy w areszcie. No chyba to jest zrozumiałe, nie muszę nikomu tłumaczyć. Tam nie ma żadnego grzechu wtedy, Pan Bóg się nie obraża. A on hostie połamane przekazywał dalej innym współwięźniom, katolikom, żeby spożyli ciało Chrystusa, żeby się nikt z zewnątrz nie domyślił, że trwa święta liturgia. A to są wydarzenia nadzwyczajne. A teraz wyciągnijmy z tego 2 wnioski, a może jeden zobaczymy. Jeżeli święty, to odcięty i przeznaczony na wyłączność, to Panie Boże, niestety muszę się przyznać, że moje życie, które powinno być tylko dla Ciebie, moje serce, które powinno być wyłącznie dla Ciebie, a i tak chcę, żeby to serce kochało innych, bardzo często jest oddawane szatanowi. Niestety. I zamiast być wyłącznością dla Ciebie i dla Bożych spraw w świecie, bardzo często moje życie, moje ciało, moje ręce, mój język grzeszy. Jak ja tego nienawidzę. Jak to mówi Paweł, ale to robię. Ale kochani, co to jest świętość? Świętość to jest dążenie do tego, żeby jednak moje życie było na wyłączność, oddane Panu Bogu. Na szczęście, jak jestem głupi i swoje serce, język, ręce, nogi oddaję nie Bogu, tylko grzechowi, szatanowi, to Bóg miłosierny, który jest święty, mówi, przyjdź, powiedz mi to, a ja ci przebaczę. I to jest wspaniałe.
Boże, jaki Ty jesteś dobry. I jeszcze druga rzecz. Jeżeli święty to odcięty, to pytanie, kochani, czy umiem się odcinać od zła? Mamy czasy, jakie mamy, ale Panu. Widzimy, co się dzieje. Widzimy, jak czasami masy, tłumy, właściwie nie wiadomo, czego chcą. Ale nie jest tak, siostro, bracie, że coraz częściej Tobie, katolikowi, wypada, nawet nie, że wypada, nawet musisz w dyskusjach z przyjaciółmi, z rodziną, na Facebooku i w realu, musisz się odcinać od zła. Umiesz to robić? Żal mi nastolatków, bo to jest taki wiek, że człowiek nie umie iść po prąd. Znaczy umie, ale to jest ciężkie, bo młody człowiek szuka akceptacji, wchodzi w dorosłość. Naprawdę niektórym się trudno wyłamać. Ja nie wolno osądzać. Jakie to jest trudne, powiedzenie nie. Tym bardziej mam szacunek dla tych, którzy mimo wszystko potrafią. Odciąć się. Co wy mówicie? Co wy krzyczycie? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kochany dorosły katoliku, umiesz się odcinać? Umiesz odróżniać? Na wyłączność jemu. I na koniec, kiedyś słuchałem takiego biznesmena ze Stanów, teraz dobry przykład stamtąd. Bogaty człowiek firmy miał, czy nawet tam parę, już nie pamiętam szczegółów, to lata temu było. On codziennie miał taki moment, trwał 60 minut, mógł sobie na to pozwolić, który nazywał czasem OSD. Jego pracownicy o tym wiedzieli. Kto wie, czy od tego kiedyś na jakimś już poprzednim już wspominał. Co to oznacza OSD? Godzina dla Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na wyłączność. Nikt nie miał prawa do tych godzin. No wiadomo, nadzwyczajne okoliczności to łamały. Chciałbym tak, Panie. Nawet minuty w ciągu dnia. Tylko na wyłączność dla Ciebie. Bo chcę być święty.